Cześć Ocalali, kontynuujmy dzisiaj rozmowy o zwierzaku robocie w grze, który zawitał do nas w zeszłym tygodniu. Behemoth MK0 to nowa funkcja w grze State of Survival, która po rozbudowaniu na odpowiednie poziomy oferuje dodatkowe statystyki i bonusy w bitwach. Aby go ulepszyć, potrzebne są różne materiały, takie jak moduły ulepszeń, paliwo i chipy ulepszeń. Pomimo niewielkich bonusów, zwłaszcza na samym początku, Behemoth MK0 jest bardzo ważny dla liderów rajdów oraz dla wszystkich graczy, którzy cenią sobie grę solo w wydarzeniach lub lubią rozpalać grilla w czasie wydarzeń State vs. State. Do ulepszenia MK0 potrzebujesz modułów ulepszeń, rafinowanego paliwa i chipów ulepszeń. Materiały można zdobyć poprzez specjalne skrzynki z radaru oraz w tygodniowej ofercie w sklepie Sojuszu do kupienia za srebrne monety. Aby podnieść poziom, potrzebne są chipy ulepszenia. Maksymalny poziom to 100, czyli o połowę mniej niż wcześniejsze potworki z naszego zoo. Wzmocnienie pancerza osiąga maksimum na poziomie Scarch 3. I wymaga 1627 modułów wzmocnienia. To również ogromna ulga dla graczy, ponieważ modułów do użycia, aby zmaksymalizować naszego Behemotha MK0, jest potrzebnie drastycznie mniej. Istnieją trzy drzewka talentów. Maksymalny poziom dla każdego to 10 i wymaga 5000 jednostek rafinowanego paliwa. W sumie. Za wszystkie drzewka, więc po raz kolejny, tragedii nie ma. Chociaż i tak trzeba to długo zbierać. Co do drzewka talentów i jego gałęzi. Chociaż początkowo mogłoby się wydawać, że najlepiej wybrać lewą gałąź drzewka, ponieważ dodaje ona najwięcej naszemu marszowi w postaci dodatkowych potężnych umiejętności, to jednak trzeba pamiętać, że wymaga ona odpowiednio rozbudowanego pancerza. A więc mamy dwa wyjścia. Skupić się na zbieraniu części pancerza tak długo, aż odblokujemy przynajmniej poziom pancerza Scourge 1-1, albo iść powoli i uzupełniać wszystkie małe umiejętności po kolei. Oczywiście istnieje jeszcze trzecia droga, ale proszę nie mylić tego z partią polityczną, czyli wstrzymujemy się z ulepszaniem umiejętności Behemotha do czasu, aż odblokujemy jego pancerz na poziomie Havok 1-1, czym odblokujemy górną gałąź drzewka umiejętności Behemotha MK0. Ja obrałem już swoją drogę ulepszenia Behemotha MK0, cierpliwość w tej grze popłaca. A jaką drogę na wzmocnienie swojego robota zwierzaczka wybrałeś ty?